No, proszę. Mój znajomy prowadził kiosk od 93 do 2013. Potem weszły te sieci duże, kolportery. W Świnoujściu? Nie, w Gorzowie akurat. I po prostu taki zwykły kiosk, głównie na fajkach zarabiał. I po 20 latach musiał zamknąć, bo, że tak powiem, duże sieci go zjadły. Przez 20 lat opowiadał, że ponad 1000 ZUS-u płacił miesięcznie, czyli utopił ponad 250 tysięcy w ten interes państwowy. Dostał pismo, że dostanie 400 zł za 17 lat oczywiście, bo ma 50. No i teraz chciałem zapytać, bo ekonomiści z SGH, tacy, którzy nie wypowiadają się w mediach, ale w internecie można znaleźć, że oni mówią, że te 67 to jest jeszcze źle wyliczone, bo będziemy do 72 zapieprzać. Co pan powie na temat umów śmieciowych, bo ja jestem, tak zwanych śmieciowych, bo ja jestem za tym, żeby pracować bez składki ZUS. No właśnie. Ja właśnie nawet dzisiaj dałem wywiad, który będzie tam powiedz samorządowym, że trzeba zlikwidować umowy gówniane, te zawierane z przymusem ZUS-u i tak dalej. Tylko śmieciowe są uczciwymi umowami. A te gówniane, dlaczego? Na przykład rząd ma mi mówić, jaki ma okres wypowiedzenia. A może ja się z pracodawcą mówić, że mam okres wypowiedzenia 22 dni, prawda? Bo nam się tak podoba. A nie możemy, bo kodeks pracy nam mówi, jaki jest okres wypowiedzenia, tak? Albo ja chcę wziąć urlop 10 dni po jednym dniu, a nie mogę, bo zgodnie z kodeksem musi być 10 dni w jednym kawałku, prawda? To trzeba ten kodeks pracy trzeba zlikwidować w całości oczywiście. Umowy powinny być całkowicie dowolne, to jest nazwane dzisiaj śmieciowymi, ale to te dranie ze związków zawodowych są, prawda, za tym, żeby ludzi trzymać pod butem. Pod butem i tyle. Także oczywiście śmieciowe są dobre, to gówniane są złe. I proszę pana, to jest ten przymus ubezpieczeń ZUS-owskich. Nie, trzeba znieść przymus płacenia na ZUS, oczywiście. Ja panu powiem, tam w okolicy Gorzowa, w Zielonej Górze, tam jest taki klub motocyklowy, w Zielonej Górze chyba zastęp, tak. I tam był człowiek, który za ten klub płacił. Lat temu 20, kiedy był taki pierwszy wzrost gospodarczy, nie? On tam zarabiał na dzisiejsze pieniądze po kilka milionów miesięcznie. Po kilka milionów miesięcznie. I ZUS kazał mu płacić gigantyczny ten haracz od tego, nie? Skład. On się bronił rękami i nogami, ale kazano mu płacić. I płacił gigantyczne pieniądze na ten ZUS. Przepłacił przez 2 lata, wpadł pod samochód i zginął. No to teraz wypadało, że ZUS ma płacić rodzinie kilkaset tysięcy miesięcznie. No, ZUS się odwołał do sądu. Sąd uznał, że jest to sprzeczne ze społecznym interesem i ZUS może płacić groszowe renty rodziny. To jest banda złodziei, no. Banda złodziei i tyle.